Dzień dobry, to ja, Wojciech Cejrowski, chcę Państwu coś pokazać, ale nie siebie, nie, 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 chcę Państwu pokazać coś innego, oto moje normalne matero, no i polewamy i popijamy, jak to z matero, a teraz chcę Państwu pokazać całkiem inne matero, <laughs> chociaż takie same, pa, baba. Ba. to też jest moje, tylko ze szkła zrobione, na wzór tych moich normalnych, ale ze szkła, ze szkła polskiego w Polsce zrobione, bo palo santo się kończy na pa w paragwajskich y, terenach i coraz trudniej przywieźć, w związku z tym zaczynam szukać z czego by to zrobić no palo santo jest unikalne i nie ma co robić z dębu, bo będzie niedobre wymyśliłem, żeby ze szkła zrobić 10 lat się zbierałem do tego, żeby wyprodukować i wreszcie pa ba bam, pokazuję, objaśniam Pije się tak samo jak z tego. Mogę z dubletówki nawet. No po prostu pyszne. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Jak to wygląda jak jest puste. Polskie szkło. I chciałem, żeby było takie jak izolatory. Na trakcji elektrycznej, żeby jakieś niedokładności były, żeby gdzieś tam było leciusieńko krzywe i żeby miało tę swoją grubość i zieleń, izolatora, bo palo santo jest zielone i żeby było jakieś poandał między jednym a drugim, to właśnie z izolatorów robione Matera polskie. Bardzo Państwa zachęcam, żeby się z nimi zapoznać. www.cejrowski.com Łamane przez sklep.